Złocień maruna to bylina nazywana również jako wrotycz maruna. Jest rośliną leczniczą z wyglądu przypominającą rumianek. Występuje jako dziko rosnąca, jest też uprawiana w ogrodach. Pojedyncze rośliny tworzą duże kępy o wysokości do 1 metra. Pachnie, co odróżnia ją od podobnej w wyglądzie maruny bezwonnej. Kwitnie przez całe lato. Kwiat rozstany ma w formie koszyczka. Kwiaty na zewnątrz są typu języczkowego w kolorze białym, wewnętrzne rurkowe w kolorze żółtym. Kwiaty wewnętrzne wydzielają nektar i pyłek. Jest to roślina nektarodajna, co widać na filmach. Kwiaty są licznie odwiedzane przez pszczoły samotnice. Głównie były to gatunki o małych rozmiarach, rzędu kilku milimetrów. Na takich właśnie roślinach uwidacznia się wartość dzikich pszczół, które mogą zapylać wszystkie gatunki roślin owadopylnych, podczas gdy pszczoła miodna zapyla tylko połowy krajowych roślin owadopylnych. Warto dbać o bogactwo gatunkowe roślin w ogrodach i poza nimi, aby przetrwały także pszczoły dziko żyjące, których w Polsce mamy niecałe 500 gatunków. Thank you.